cyklu Mistrzowie Żeglarstwa kolejnym gościem Katarzyny Wolnik-Sajny jest Szymon Kuczyński. Jeden z niewielu Polaków, który samotnie opłynął świat. Jak mówi, do wypraw zahartowała go praca kuriera rowerowego, zwolennik minimalizmu na jachcie i oszczędnego pływania. Świat okrążył jachtem bez silnika. Dziś opowie naszej dziennikarce, jak realizować swoją pasję, nie wydając na to dużych pieniędzy. Zapraszamy do oglądania. Niedziela, zrobiliśmy sobie pranie, to się suszy. Masz taką ideę, aby promować to żeglarstwo, czy udowadniać, że żeglarstwo nie jest drogim sportem? Że nie musi być drogim sportem, tak. I to nadal jest jakby aktualne, bo tak wyglądał projekt Setko przez Atlantyk. No, w całości, łącznie z biletami lotniczymi, no, wielomiesięczną żeglugą tak naprawdę. I to nie non-stop, czyli jednak ten ląd był i koszty związane z lądem też, to się zamknęło w 25 tysiącach z budową łódki włącznie i wyposażeniem i tak dalej. Nie kupuj nowej łódki, wyremontuj starą, będzie stać się na regaty. Czyli kupiliśmy dość starą, 30-letnią łódkę, ale dobrej klasy, klasy Figaro. Już na niej się nawet trochę tutaj pościgaliśmy na Bałtyku, a teraz ruszamy na niej w rejs dookoła świata, właśnie szlakiem regat na różnych kontynentach. No i nasz plan jest taki, że my dopływamy sobie na regaty, więc sporo kosztów nam odpada. Dwa, przede wszystkim dużo bardziej intensywnie żeglujemy. To nie jest jeden, dwa eventy w roku, tylko my tych imprez obskoczymy kilkanaście w ciągu jednego sezonu. Hultaj, tak się nazywa wasza nowa łódka. Mówię wasza, bo żeglujesz z Anią. I chcecie tak ułożyć kalendarz, aby opłynąć świat dookoła. Znaczy, to wyszło na odwrót. My chcieliśmy odwiedzić, znaczy wystartować w pewnych imprezach. Później wyszło, że no w sumie to chcielibyśmy wystartować w regatach na każdym kontynencie. No, z tego sumarum wychodzi rejs dookoła świata po prostu, bo to taka naturalna droga się układa. Stąd jakby idea rejsu dookoła świata raz jeszcze. No i chcemy pokazać, że da się startować w takich topowych imprezach jak Sydney Hobart, jak Fastnet i może trochę innych mniejszych, mniej znanych, przynajmniej u nas imprezach, za relatywnie niewielkie pieniądze. Jest wpisowe na takie regaty. No ale wpisowe najczęściej jest dużo mniejsze niż koszt, że tak powiem, jednostkowego wykupienia miejsca w takich regatach. Trochę chcemy popromować startowanie w regatach na własnych jachtach, bo większość tych wszystkich dużych imprez właśnie, jak Fastnet, Sydney, Hobart, Bermudy, Heineken, Caribbean 600 i tak dalej, to wszystko są regaty otwarte dla większości jachtów. Są jakieś tam oczywiście ograniczenia i to są regaty tak zwane przelicznikowe, czyli nawet na małej łódce 8-9-metrowej można powalczyć o zwycięstwo. Pierwszy rejs był Puffinem i drugi też. Tak. No i pierwszy rejs był taką formą testu i oczywiście zdobywania też doświadczenia. I to się udało. Zaliczyłem jeden z przylądków, jeden z tych dwóch najtrudniejszych, czyli przylądek Dobrej Nadziei, to w złą stronę, bez postoju w Afryce i tak dalej. I dla mnie to było taki kluczowy moment, bo jak już wróciłem na Atlantyk, ten najtrudniejszy odcinek rejsu, czyli właśnie przylądek Dobrej Nadziei był za mną, to stwierdziłem, że w sumie chyba można się pokusić o rejs takim jachtem, choćby przez Horn, być może w jakiejś właśnie formie bardziej non-stop, bo tam to mnie ciągnęło. Ja lubię trudne sytuacje, bo lubię rozwiązywać problemy. Więc na etapie planowania, czyli wymyślić te problemy, ja sobie wymyślam problemy, później je próbuję rozwiązywać i zapobiegać im, bo to jest kluczowe w tych przygotowaniach, żeby właśnie, bo to fajnie mieć na łódce telewizor, lodówkę, całą masę szpei, bo na przykład sobie tak wkręcisz, że twoje, no tak, ważne jest to, żebyś czuł się komfortowo, no bo te wszystkie rzeczy powodują problemy. Musisz mieć więcej prądu, musisz mieć większą łódkę. Większa łódka to dużo większy budżet, więc na czymś musisz zacząć oszczędzać. I zaczynasz oszczędzać na rzeczach istotnych. Taki lunek, żagle, różne rzeczy.
miała być maksymalnie prosta, maksymalnie mocna, po prostu dobrze żeglować. A to jakby zapewniał już sam projekt. Dlatego ja nie dzielę łódki na morskie i śródlądowe, tylko raczej na dobre i złe. I te, nawet te małe łódki, dobrze zaprojektowane i dobrze zbudowane, sobie doskonale radzą. Czego jeszcze nie było w twoim jachcie? Silnika nie było, ogrzewania nie było. No, paru rzeczy nie było. To jak sobie radziłeś na przykład z pogodami, które nie sprzyjały człowiekowi? Byłem przygotowany. Owszem. Okej, ale wiesz, jest taki moment, że na przykład potrafi zmoczyć człowieka, jest cały przemoczony i... I o tym właśnie mówię. Ja 8 lat pracowałem jako kurier rowerowy. Ja nigdy nie dostałem w tyłek tak na morzu, pod względem właśnie, że tak powiem, pogodowym i tak dalej, w takim fizycznym, że mnie zmoczyło, że zmarzłem, jak na rowerze. Naprawdę. Aha. Kurierzy rowerowi naprawdę mają przerąbane w robocie. Szczególnie o tej porze roku. No, tutaj akurat nie ma śniegu w tym momencie, ale ta breja taka około zerowa, to jest najgorsze, co człowieka może spotkać na rowerze. Ja uważam, że przez te wszystkie lata to się zmieniło, że taki rejs da się zrobić na małej łódce. Kiedyś ten jacht musiał być większy, nie tylko dlatego, że oni mieli duże barki, a mieli duże, bo oni często mieli więcej alkoholu niż całego jedzenia, ale właśnie ze względu na to całe wyposażenie. Ja łączność teraz zapewniam przy pomocy tej wielkości pudełeczka, tak? I komputer do tego, albo telefon, smartfon. I to jest wszystko. Ja to mogę schować do kieszeni. Puffin popłynął szybciej niż Jaskuła, szybciej niż Nog Johnson. Więc 6-metrowa łódka załadowana po kartki porusza się szybciej niż te jachty 30-40 lat temu jednak. Więc... No ale miałeś taki newralgiczny moment, kiedy no chyba nie miałeś wpływu na to, że coś ci się uszkodzi w okolicach Hornu. Oczywiście, że miałem. Tam było kilka błędów. Mogłem inaczej przygotować taki lunek. Nie posłuchałem wszystkich dobrych rad. Mógł być mocniejszy. A druga sprawa to, że tej wywrotki wcale nie musiało być. Być może. Ale nie zminimalizowałem szansy na to. Ale tak, co się tam właściwie stało? Co się stało? Bardzo silny sztorm. I łódka płynęła dobrze. Tylko jak to w froncie zimnym, z którym był związany sztorm, po pewnym czasie przychodzi duża zmiana kierunku wiatru. I tu była bardzo duża zmiana, o 90 stopni. Co po pierwsze powoduje to, że sam kierunek wiatru się zmienia, ale równocześnie zaczyna się układać nowa fala, która się krzyżuje z tą starą, która jeszcze nie wygasła. Co powoduje wypiętrzanie ogromne fali. Ja czekałem na to przejście. Aż ten front przejdzie, wejdzie zmiana, ja muszę na nowo ustawić łódkę do fali, do wiatru i tak dalej. Tylko jak przyszła ta zmiana, to co? No było środek nocy, zmęczony, bo cały czas czuwałem, to już był drugi sztorm w okolicach Hornu, jeszcze wcześniej był. A do tego jeszcze bardzo ważna sprawa. No, człowiek wcale tam nie chce wychodzić w te warunki. Więc ja mówię, a dobra, ja nie wiem, ile godzin spędzę na pokładzie. Zjem coś. Leniuszek. Jeszcze coś zjem. Leniuszek. A to jeszcze jedną warstwę ubiorę. I zamiast zebrać się w te 5-10 minut, czyli doubierać sztormiak, wyjść na pokład, zrobić swoje, to ja to odkładałem. Ja wychodziłem z 40 minut. No i co się stało? No, łódka była źle ustawiona. Jedna fala ją położyła, druga ją przykryła i uszkodzenie masztu. Tego wcale nie musiało być. Gdybym był być może na pokładzie i siedział za sterem, to bym widział to wszystko. Autopilot nie widzi fali, która się nad nim załamuje i trzeba jakoś inaczej ustawić łódkę, a być może wystarczyło po prostu przestawić łódkę do aktualnych warunków, więc no, uważam, że no, wina jest po mojej stronie. No. Tyle. Leniuszek, zmarzluszek, tak naprawdę to. To jest trudny temat w takiej żegludze, bardzo, bo człowiek też ma swoją wytrzymałość i też ma z tyłu głowy to, że a ile ja wytrzymam, tak? 12 godzin na pokładzie, 5, zależy od warunków, tam temperatura była rzędu 2 stopnie na pokładzie, bardzo silny wiatr, ponad 50 węzłów, mimo tych wszystkich warstw na Puffinie nie ma żadnej szpryc budy, żadnej osłony, tam się siedzi w kokpicie teoretycznie metr nad wodą. W praktyce no, fale się przelewają praktycznie cały czas przez pokład, więc człowiek jest od razu przemocony i
gdzieś tam masz, dobra, wyjdę teraz, może to jest jeszcze bez sensu, a za 3 godziny będę musiał zejść, bo nie będę czuł już palców, bo coś tam, a wtedy będę najbardziej potrzebny tam. Nie? I człowiek tak cały czas stara się kalkulować. Negocjuje sam ze sobą. Tak, żeby nie szafować tymi siłami też przesadnie. No, tam na południu u mnie to było właśnie kluczowe rozłożenie sił. Być cały czas dobrze wyspanym, najedzonym, żeby było mi sucho i ciepło. Czyli wbrew pozorom nie spędzałem tam u góry za dużo czasu właśnie, żeby dbać o siebie, bo zawsze może być gorzej, tak, niż jest. I wtedy faktycznie będę na pokładzie, nie wiem, padnie mi autopilot, trzeba będzie ogarnąć samoster wiatrowy, albo po prostu siąść do steru, bo to nie będą warunki, żeby coś zapasowego montować. I tak dalej. Czy jakakolwiek inna sytuacja awaryjna może spowodować to, że nagle na pokładzie spędzisz 12 godzin albo dobę, tego nie wiesz nigdy. Dlatego ja tak dbałem właśnie o dobre jedzenie i dobre samopoczucie. Tratwa na tych szerokościach to jest naprawdę ostateczność, bo tam jest po prostu koszmarnie zimno i jesteś przemoczony. To trudno wytrzymać. A na ewakuację możesz czekać dzień, dwa, trzy, parę. Tam nie ma szlaków żeglugowych, tam samolot może dolecieć i zrzucić, nie wiem, jedzenie, wodę, tratwę ratunkową. Helikoptery nie dolecą, statków nie ma, więc najbliższe statki są kilkaset mil, a czasem kilka tysięcy mil, bo były takie miejsca, gdzie do najbliższej jednostki, która płynęła, było 1000-1500 mil. To nawet dla statku to są 3-4 dni żeglugi. Tym razem w duecie płyniecie? Znudziło ci się samotne żeglowanie? Nie znudziło. Nie, ale... Tylko trzeba też pamiętać, że żeglarstwo jest bardzo czasochłonnym sportem, sposobem podróżowania. No i ten mój rejs non-stop to było 9 miesięcy, ten pierwszy samotny to 16 miesięcy. Więc trudno całe życie żeglować samotnie, no bo wtedy faktycznie jest się samotnikiem totalnym już, tak? A ty takim nie jesteś. A ja nie jestem, więc następny rejs planujemy, szczególnie, że on też jest bardzo długi, bo to wyjdą... Na ile planujecie? No, tak naprawdę to wyjdą 4 lata praktycznie. Pierwszy główny cel to jest Two-Star w przyszłym roku, czyli regaty dwuosobowe przez Atlantyk z Anglii do USA, pod Nowy Jork. Ale wcześniej jeszcze chyba uda nam się wystartować w Anglii, w Cervantes Trophy i być może w Easter Challenge. Jeżeli zobaczymy, jak nas zima tu wypuści z Polski też, bo to wiadomo, do Anglii też jest kawałek drogi, czy my się tam wyrobimy. Ale no... Mamy nadzieję, że w kwietniu będziemy w drodze do Anglii i tam ostatnie przygotowania, pływania, więc zapraszamy choćby na pasaż z Polski do Anglii. W kwietniu może być dosyć interesująca. Później Atlantyk i płyniemy na Wielkie Jeziora. To jest nasze takie marzenie, bo my jesteśmy, nazwijmy to, zakochani w szeroko rozumianej północy. No i te Wielkie Jeziora gdzieś tam są z tyłu głowy z racji różnych lektor, bo lubimy czytać książki, jakieś tam Cooper, Kurut i te sprawy. No i rzeka Świętego Wawrzyńca po drodze, całe te Wielkie Jeziora. Tam startujemy zresztą w słynnych regatach, chyba największych śródlądowych regatach na świecie. Race to Mackinac z Chicago na wyspę Mackinac właśnie. I chcemy wrócić przez Nową Fundlandię, która nam się też bardzo, bardzo marzy. Z powodu książek oczywiście. Moja ukochana książka żeglarska z żeglarstwem, znaczy powinna być antypodręcznikiem żeglarstwa, czyli Zwariowana łódka Mowetta. Niesamowita opowieść, między innymi o Nowej Fundlandii. I o tym, jak nie uprawiać żeglarstwa, jak nie zostać armatorem. Trzeba przeczytać tą książkę, żeby zrozumieć, jak tego nie robić. No i później będzie powrót do Europy już tak naprawdę, bo tam się sezon kończy, musimy spłynąć na południe. Płyniemy na Karaiby, sezon zimowy na Karaibach, starty tam w regatach i mamy sezon europejski, bo są duże regaty w Europie. I stamtąd dopiero po 2023 uciekamy już na dalekie południe, czyli na Antarktydę, gdzie musimy zorganizować regaty, bo żadnych jeszcze nie ma. Ryby się też przestraszyły.